Eksperci straszą nas, że wzrosną ceny samochodów, a niektóre auta wręcz znikną z rynku. Toyota Insider. Ostatnio eksperci straszą nas w mediach styczniem 2025 roku, że poprzez zaostrzenie norm emisji CO2 wzrosną ceny samochodów, a niektóre auta wręcz znikną z rynku. Tymczasem my mamy maj 2024 roku i wysyp promocji. Toyota też ma taką ofertę limitowaną. Idę do Sylwii dowiedzieć się, o co chodzi. Sylwio droga, co wy wyprawiacie? Dopiero co ruszył na YouTubie film, gdzie pokazujemy, że CHR plug-in, jeżeli chcemy go mieć, kosztuje o 23 tysiące więcej niż CHR z klasyczną hybrydą, a wy już robicie promocję majową i obniżacie cenę CHR-a plug-in o 8 tysięcy złotych. O co chodzi? Robercie, spokojnie, oddychaj. Po pierwsze, to oferta limitowana czasowo i modelowo. Nie wszystkie auta są nią objęte. Po drugie, rzeczywiście obniżamy cenę CHR-a plug-ina we wszystkich wersjach, ale równolegle robimy promocję dla CHR-a klasycznie hybrydowego, co powoduje, że ta różnica będzie zachowana. No dobrze, Sylwia, uspokoiłaś. Ale CHR-y to chyba nie jedyne auta w tej ofercie limitowanej. Tak. Teraz możesz zamówić Yarisa Hatchback oraz Yarisa Crossa. Po zmianach modelowych dosłownie sprzed kilku tygodni mają mocniejszy 130-konny napęd hybrydowy i są lepiej wyciszone. Yaris Hatchback w topowej wersji Premier Edition i Gear Sport możesz kupić niemalże 11 tysięcy złotych taniej. Mniej zapłacisz również za Yarisa Crossa Premier Edition AWDi 130-konnego. Tutaj zyskasz ponad 9 tysięcy złotych. Też dobrze. Jeśli szukasz Yarisa benzynowego, to jeszcze są takie, które znikają z oferty, to dostaniesz rabat 5 tysięcy złotych. No szkoda tylko, że ta oferta majowa limitowana obejmuje wyłącznie samochody miejskie. Nie do końca. Jest też nasz rodzynek, Corolla Sedan w hybrydzie. Auto zdecydowanie większe, obszerniejsze, bardziej rodzinne, ale też bardziej prestiżowe. Tutaj zyskasz ponad 6 tysięcy złotych. I zapewne mogę przy tej ofercie także skorzystać z finansowania. Oczywiście. Wspólnie z Kinto przygotowaliśmy specjalną ofertę finansowania zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych, ale z nastawieniem na niską ratę miesięczną. Jeśli rozważasz zakup, zapytaj proszę o ofertę akcesoriów, w tym dodatkowego zabezpieczenia antykradzieżowego. Dzisiaj z Sylwią rozmawiamy o specjalnej ofercie limitowanej, ale jak interesują Was filmy o samochodach i modelach Toyoty, koniecznie zajrzyjcie na kanał YouTube'owy Toyota News. Tam znajdziecie ich mnóstwo, a najlepiej subskrybujcie, wtedy żadnego nie przegapicie. Żyjemy w dziwnych czasach. Z jednej strony eksperci straszą nas widmem podwyżek w styczniu 2025 roku. Z drugiej strony teraz mamy serię ofert limitowanych, więc jeśli myślicie o nowym samochodzie, czy jego kupnie, czy najmie, czy leasingu, warto rozejrzeć się już teraz. Moja dobra rada, trzeba to zrobić w miarę szybko, bo oferty limitowane, jak sama nazwa wskazuje, dość szybko się kończą.